Rozważmy funkcję kwadratową y równa się 2x kwadrat minus 6x dodać 4. Naszym celem jest takie przekształcenie tej funkcji, aby otrzymać postać kanoniczną. Czyli chodzi o takie zapisanie wzoru definiującego tę funkcję, aby x pojawił nam się raz, a nie, tak jak miało to miejsce w przypadku wyjściowej formuły, dwa razy. Wtedy będziemy mogli łatwiej poznać własności tej funkcji. Zacznijmy od tego, żeby wyłączyć przed nawias współczynnik stojący przy x kwadrat, czyli 2. Zatem otrzymujemy y równa się przed nawiasem 2 w nawiasie x kwadrat minus 3x dodać 2. X cały czas jest w dwóch miejscach. Wyrażenie x kwadrat minus 3x pojawia nam się po podniesieniu do kwadratu różnicy x minus 3 drugie. Niestety to wyrażenie nie pojawia nam się tutaj samo, jednak pozwala nam to napisać. X kwadrat minus 3x dodać 2 jest równe x minus 3 drugie do kwadratu minus 1 czwarta. Teraz z kolei możemy napisać y równa się 2x kwadrat minus 6x dodać 4 równa się 2 przed nawiasem w nawiasie x minus 3 drugie za nawiasem do kwadratu minus 2 razy 1 czwarta, co daje nam 2 przed nawiasem w nawiasie x minus 3 drugie za nawiasem do kwadratu minus 1 druga. Wyrażenie, które otrzymaliśmy po prawej stronie, to jest właśnie postać kanoniczna naszego trójmianu kwadratowego. Widzimy od razu na przykład, że najmniejszą wartość tego wyrażenia otrzymujemy dla x równego 3 drugie, ponieważ wtedy podnosimy do kwadratu 0, a kwadrat mniejszy niż 0 być nie może. Widzimy również, że jeśli liczby x3 i x4 leżą po różnych stronach liczby 3 drugie, w tej samej odległości od liczby 3 drugie, to odpowiadające im liczby y3 i y4 są równe. Wtedy też prosta x równa się 3 drugie jest osią symetrii paraboli y równa się 2x kwadrat minus 6x dodać 4. Postać kanoniczna daje nam od razu informację o tym, że najmniejszą wartością naszej funkcji jest liczba minus 1 druga przyjmowana dla x równego 3 drugie. Wtedy też współrzędne tak zwanego wierzchołka paraboli są równe. Pierwsza 3 drugie i druga minus 1 druga. Moglibyśmy też natychmiast bez żadnych wzorów znaleźć pierwiastki równania kwadratowego. Widzimy też, że osią symetrii naszej paraboli jest prosta x równa się 3 drugie. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.